Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Dead in Vinland. No i niestety w ostatnim odcinku nasze szeregi opuściła Shanna, ponieważ została przez kogoś prawdopodobnie utuczona. Nie wiem przez kogo, nie wiem dlaczego, mam swoje podejrzenia wobec Eustachego, ale to też mi uświadamia, że czas po prostu działać na wyspie i działać, jakby to powiedzieć, bardziej intensywnie w tym wypadku. Dlatego też myślę, że powinienem się w pierwszej kolejności zająć ludźmi Bjorna, wszystkimi po kolei, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No i dobra, chodźmy sobie w takim razie na mapę. Wiemy, że Grimowi mamy znaleźć córkę, gdziekolwiek ona jest. Nie wiem, być może została oprowadzona, więc będę musiał te eventy robić bardziej intensywnie. Elof się przyłączy, jak się wszyscy do nas przyłączą. Gwendolen jest już po naszej stronie. Jemu musimy znaleźć tą wiedźmę, gdziekolwiek jest. To może być też trudne, ponieważ nie wiem, gdzie jest ta wiedźma. Natomiast pozostaje nam ostatni człowiek, chudy, próżny wojownik do załatwienia. No i spróbujmy w takim razie go najpierw zbadać. Widzisz wysokiego kościstego wojownika z wyrazem zadowolenia na twarzy. Zaczynasz liczyć każdą kość, którą widzisz na jego klatce piersiowej, a potem wracasz do swoich zmysłów. Używa dwóch złamanych włóczni jako broni. Wzdycha, gdy się zbliżasz. Okej. Okay. Spróbujmy z nim porozmawiać. Tylko kim? Myślę, że Eirikiem. Mimo wszystko. I zobaczymy, co nam zrobi. Czy będzie walczył, czy nie. Cześć, przychodzę w pokoju. Możemy porozmawiać? Westchnienie. Jak masz na imię? Westchnienie. Jaki jest sens wyjaśnienia tego wam? Niedługo i tak będziecie martwi. Założymy, że nie. Aha, chcielibyście. Nijal. Złamana włócznia nazywają mnie. Jesteś zbiornem? Czy jestem zbiornem? Chyba. Nazywa nas swoimi palcami, westchnienie. Byłbym środkowym, jeśli tak. Zgadzasz się z nim? Westchnienie. Nie wiem, ale z czym? Zabójstwa, trybut, wszystkim. Nie obchodzi mnie to. Robię swoje, to mi wystarczy. Nie chcesz dołączyć do nas w naszej walce z nim? Do licha walka? Nie, zbyt męczące. Co mógłby skłonić cię do zmiany zdania? Nie chcę zmieniać zdania. Umrę tak czy owak, więc... Przynajmniej próbowaliśmy. Ten facet mnie przygnębia. Jak mu depresja skoczyła. Zaczekaj noc. Okej, czyli w nocy będziemy musieli w takim razie z nim pogadać. Dobra, spróbujmy zagadać jeszcze z nim. Może coś się tutaj ruszył temat, tylko Bladowid do niego pójdzie. Znowu, okej, wygraliście cholerne dranie. Przyszliście nabijec Edgila. Założę, że... To ponownie sztuczka suki wiedźmy go. Zaczyna uderzać w drzewa, aż jego ręce zaczynają krwawić. Potem potyka się i upada na ziemię. Wałęsa się jak szalony na ziemi, a na jego ustach pojawia się piana. Sądzisz, że rozmowa z nim w tym stanie nie będzie... W stanie będzie niemożliwa. Postanowię zostawić go samego. Dobra! Z tym, że... Jakby na to nie patrzeć, my mamy tą głowę konia martwego. Więc czy ta klątwa nie powinna zostać zdjęta? Tego nie wiem. Ale w takim razie myślałem, żeby sobie odwiedzić tutaj jeszcze parę rzeczy. Po kolei. Ta brama mnie cały czas tutaj kusi. Myślałem też, żeby pozyskać nową osobę do obozu. Myślę pomiędzy szaloną wiedźmą a samurajką, czy tam samurajem. Ponieważ tutaj mamy dwójkę, więc dwójki raczej nie przyjmę do obozu. Ale to jeszcze nie teraz. Na początek myślę, że spróbujmy sobie wykopać ten kamień. Porysowane skały, zbadajmy je. Zostało tu wyraźnie wykopane przez kogoś wcześniej, ale wydaje się, że ta osoba porzuciła swoją pracę zanim skończyła. Okej. Okay. Wykop kamień. No i knut. Górnictwo siła. 100-100. No jakby został wygnany przez Eirika z obozu, to nic by z tego nie było.
A tak to może coś jednak będzie. Kamienie zostały wydobyte bezlitośnie. Musi być tego jakiś powód, prawda? No i kopiemy. Mam nadzieję, że się uda. Mam tylko 2% szans na niepowodzenie. Okej, weszło. Uderzasz kilofem i udaje ci się rozbić niewielką część skały na kilka części. Zauważasz, że rezonans w środku jest niezwykły. Czujesz, że coś jest wewnątrz skały, co jest dość dziwne. Okej, zmęczenie mu delikatnie wskoczyło. Ale mamy 3 kamienia, połowa atrybutu. Kopmy dalej w takim razie. Znowu powinno się udać. Okej. Zadajesz kolejny cios kilofem, łapiąc w ten sposób nową część skały. Zauważasz dziwny rezonans, poważniejszy niż wcześniej. Czujesz, że zbliżasz się. Musisz kopać dalej. Okej, tyle zmęczenia, to z chęcią przyjmę. 5 kamienia, super. No i teraz już 97% szans. Ale na szczęście weszło. Wykonujesz ostatnie uderzenie w to, co zostało ze skały i odkrywasz coś nieoczekiwanego. W sercu tego bloku skalnego leży mały, płonący kryształ. Zabierasz go i zastanawiasz się, jak utknął w tym miejscu. 3 kamienia znowu i ognisty kryształ. Dobra, będzie do rozbudowy. I krasnoludzki kilof. No dobra, kurczę, a się zaczynam bać o mojego brata Angelico z tego względu, że on był drugą osobą, którą do obozu przyjęliśmy. Okej, tu mamy jeszcze żyły żelaza, zbadajmy je. Jest to skała z wieloma metalicznymi żyłkami, dzięki czemu wygląda dość ładnie. Rozumiesz, że to ruda żelaza. Znalezienie takiego depozytu jest zazwyczaj rzadkie. Możesz zabrać trochę żelaza do obozu. No dobra, no to Knut jest idealnym do tego człowiekiem. Decydujesz się wydobywać żelazo, by zabrać je do obozu. Na pewno przyda ci się w wykonywaniu niektórych narzędzi i broni. 97% górnictwa weszło. Lecimy z żelazem. Po ciosach zauważasz, że żyła dziwnie wibruje, czyli znowu mamy ten rezonans. Co może to powodować? Pewnie znowu ten ognisty kryształ w środku. Zobaczymy, czy uda nam się dokopać do środka. Ale kopmy znowu. Widać, że górnictwo spada ze względu, że Knut się coraz bardziej męczy. Powolnie uderzasz w skałę kilofem, łamiąc jej kolejną część. Wibracje stają się silniejsze. Wiesz, że jesteś już blisko, musisz kopać dalej. Ok. Stajemy znowu trochę zmęczenia. 2 żelaza niestety tym razem. No i kop znowu w takim razie. Ostatni raz już, mam nadzieję. Znowu się udało. Uderzasz po raz ostatni w skałę. Czujesz, jak ziemia drży pod twoimi stopami. To nie jest pocieszające. Nagle strumień wrzącej wody pod ciśnieniem łamie kamień i rozbija go na 1000 kawałków. W jakiś sposób próbując osłonić się przed deszczem lecących pocisków. Ops, zranienie dostał. I oparzenia. No dobra, no ale zdobyliśmy trochę żelaza, więc to jest dość ważne. Pada deszcz, więc uzupełni nam wodę, mam nadzieję, bez większych problemów. Co my tu możemy dalej jeszcze zdobyć w takim razie? Soli na razie nie chcę, tego na razie nie chcę. Zagadka głów mnie zastanawia. Mamy sporo kamienia. Ale weźmy jeszcze raz, podejdźmy tu Moirą. I spróbujmy to rozwiązać na 3 sposoby. No to jeszcze raz, jak damy 3 kawałki drewna, to... Za pierwszym razem będzie śmierdzisz, za drugim razem będzie gruby, a za trzecim razem będzie pijany mors, czyli śmierdzisz, gruby, pijany mors, ok. Tak to wygląda. A spróbujmy dać teraz jedzenie. Śmierdzisz, gruby, pijany mors, to są słowa dla drewna, a dla jedzenia... Walczysz, czyli pierwsza drewno śmierdzisz, owoce walczysz. Drugi. Walczysz jak? Ok, i trzeci kawałek owocu. Loki w piekle. Walczysz jak Loki w piekle. Ok. Dobra, czyli ostatni jest podmiot, pierwszy jest czasownik, czyli może śmierdzieć, walczyć, no dobra. I sprawdźmy jeszcze kamienie w takim razie. Kamień, jak mu damy? To co? Twoja mama?
obciąga. Leśny troll. Okej. Czyli mamy... Okej, kamień nie może być drugi, bo drugi jest czasownik. Drugi powinien być jak? Śmierdzisz jak? Jak? Owoc powinien być drugi. Walczysz jak? Leśny troll na przykład. Spróbujmy. Walczysz jak leśny troll spróbujmy użyć. W takim razie to był chyba... Kawałek drewna to był śmierdzisz, czyli kawałek owocu to jest walczysz. Walczysz. Jak? Obciąga to było. Ach. Leśny troll. Dobra, to nie. To jeszcze inaczej. Ale widzę, że nie tracę kamienia, więc możemy się bawić z tym urządzeniem dowoli, z tego co rozumiem. To lecimy jeszcze, jeszcze raz. Walczysz. Walczysz, ok. Teraz kawałek drewna. Gruby, to nie. To musi być w takim razie kamień. Leśny troll. No dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Użyj urządzenia. Czyli... Nie walczysz, śmierdzisz jak troll. Walczysz. Kawałek owocu pewnie będzie jak. I... Leśny troll, dokładnie, to źle. Śmierdzisz jak leśny troll, to pasuje. Trolle zawsze były śmierdzące. Więc kawałek drewna. Śmierdzisz? Jak? I kamień. Leśny troll. Zobaczymy, czy coś się teraz stanie. Muahaha! Śmierdzisz jak leśny troll. Czy te trzy głowy tylko cię obraziły? Słyszysz małe kliknięcie, a w pudełku znajdujesz mały pergamin. Napisano na nim kilka bardzo wulgarnych obelg. W porządku. Okej. Okay. Użyj urządzenia. Teraz, gdy wiesz, jak z niego korzystać, zróbmy to. Okej. Okay. Gdzie pijany mors. Walczysz jak pijany mors? Kurczę. Jakiś kawałek pudełka. Dobra, zróbmy walczysz jak pijany mors. A, śmierdzisz znowu zrobiłem, ok. Kamień. Aha, obciąga. Walczysz, obciąga. To jest Loki w piekle. Może zrobimy walczysz jak Loki w piekle. Walczysz. A, walczysz, gruby. Leśny troll, nie. Myliło mi się. Śmierdzisz to było drewno. Czyli kawałek owocu. Walczysz. Jak? Loki w piekle. Pijany mors. Muahaha! Walczysz jak pijany mors, okej?
Walczysz jak pijany mors? Czy te trzy głowy tylko cię obraziły? Słyszysz małe kliknięcia. W pudełku znajdujesz mały pergamin. Napisano na nim kilka bardzo wulgarnych obelg. W porządku. Kurczę. Walczysz jak pijany... Śmierdzisz jak leśny troll. Walczysz jak... Pijany mors. Femo obciąga. Jak Loki w piekle. To będzie mocne. Dobra, spróbujmy jeszcze jedną rzecz. Twoja mama. Obciąga. Jak Loki w piekle. Mua! Twoja mama obciąga Lokiemu w piekle. Czy te głowy, czy te trzy głowy tylko cię obraziły? Słyszysz małe kliknięcia, w pudełku znajdujesz mały pergamin. Napisano na nim kilka bardzo wulgarnych obelg. W porządku. No dobra, wyzywać się można z tymi głowami. Ale szczerze nie mam za bardzo pomysłu, co tutaj dalej zrobić. Więc może przejdźmy sobie dalej. Co to jest za jaskinia? To jest jaskinia bandytów. Dobrze strzeżona jaskinia. Dobra, widzisz mocno strzeżone wejście do jaskini. Strażnicy wydają się piekielnie znudzeni. No dobra, rozproszmy ich w takim razie. Tu jest ukryty warunek spełniony. Tylko kto? Kari czy Moira? Myślę, że Kari jednak, jako jedna z lepszych łowczyni. W tej chwili jest zbyt wielu strażników. Jeśli chcesz wejść do jaskini, musisz znaleźć sposób, aby odwrócić ich uwagę. Wymyślmy plan. Wow, siadło! 38% szans. Przygotowujesz przemyślany plan. Pozbycia się trzech strażników bez zauważenia tego przez innych. Najpierw musisz położyć kilka pułapek w pewnej odległości do wejścia do jaskini. Okej, nie mamy pułapek. Wróć później. Próbuję zrobić pułapkę z tym, co masz, ale jest to niewiele. Niestety nie możesz tego wykonać. No dobra, czyli musimy stworzyć kilka pułapek w takim razie. Czy tutaj coś się upichciło? Nic się tu nie upichciło. A czy tutaj coś się złapało? Coś się złapało, ale to jest wciąż tylko jedna pułapka. Więc będziemy musieli zrobić jeszcze parę pułapek. Ale to zaraz, dobra, to do pułapek wrócimy za chwilę. Co to jest? Kolejna rzecz, która mnie... Potwór z jeziora. Zbadajmy go. Widzisz całkowicie spokojne jezioro? Przysypiasz na kilka sekund, nagle widzisz w wodzie wielki, ciemny kształt. Nie ma żadnych wątpliwości, tam coś, tam jest coś pod wodą, coś bardzo, bardzo dużego i przerażającego. Stwórz harpun, okej. Eirik myślę, że zrobi harpun. Czujesz się jak Thor, walczący z morskim olbrzymem, wężem Jormungandem? Jormungandem. Wytwarzasz solidny harpun i patrzysz na bestię z podekscytowaniem. Okej, okay, tracimy jedno drewienko, jedno żelazo, jedną linę. Stwórz harpun. No i co? Ukryty warunek niespełniony. Upoluj bestię. Tylko kto? Kari myślę. Kari, a może rzeczywiście Eirik. Eirik ma strasznie słabe łowiectwo, ale ma dobrą siłę i kondycję. Ale dobra, niech Kari mimo wszystko próbuje. Ma wyższe łowiectwo. Czekasz na brzegu jeziora na odpowiedni moment. Już masz się podejść, nagle widzisz tył potwora tuż przed sobą. Szybko. Rzuć harpun. Okej. Okay. Rzucasz harpun z całym swoim gniewem. Trafiasz, mocno chwytasz linę, ale potwór ciągnie cię w swoim kierunku z ogromną siłą. Zaczynasz zastanawiać się, czy to był dobry pomysł. Potwór zabrał cię przy pełnej prędkości. Trzymaj mocno. Siła 63 może nie wejść. Weszło! Ból jest silny, ale nie zamierzasz puścić liny. Potwór niespodziewanie zanurza się. Wstrzymaj oddech, 82%. Mam nadzieję, że się uda. Weszło!
Twoje płuca błagają o pomoc, ale udaje ci się wstrzymać oddech wystarczająco długo. Potwór wypływa na powierzchnię. Przez chwilę wszystko stoi w miejscu, unosisz się na wodzie, potwora nigdzie nie ma. Nagle zauważasz wokół siebie olbrzymi cień. Potwór znajduje się pod tobą, otwiera swoją ogromną paszczę i połyka cię w całości. Teraz tkwisz w brzuchu bestii. Czujesz, jak jej kwas żołądkowy powoli rozpuszcza twoje ciało. Sytuacja jest tragiczna. Rozetnij brzuch bestii, może się uda. Weszło. Wyciągasz nóż i dźgasz bestię w brzuch ze wściekłością. Po kilku desperackich uderzeniach udaje ci się rozciąć brzuch. Potwór krzyczy z bólu. Powoli płynie do brzegu, wydostajesz się z jej żołądka, czując wyczerpanie, ale też radość z upolowania takiej bestii. Okej. Okay. Weszło ładnie. Okej, okay, depresja do zera. Dzisiaj urządzimy ucztę na twoją cześć. Surowa ryba, 10 ryb. Surowe mięso, 10, super. Sieć Njorda. Okej, okay, czyli po prostu to było tylko jedzenie. Co tutaj jest za jaskinia? Ciemna jaskinia. Sprawdź otoczenie, zbadajmy ją w ogóle. Zauważasz otwór w skale. To jakaś dziura, która wygląda na dość głęboką. Jest na tyle duża, że możesz się tam zmieścić i zobaczyć, jak nietoperze chowają się w środku. Czemuż by nie wejść do środka? Pewnie jest tam trochę ciekawych rzeczy. Ok. Sprawdźmy otoczenie w ogóle. I myślę, że Eirik sprawdzi otoczenie. Wytwarzanie. Może uda mu się znaleźć coś ciekawego. Postanawiasz porozglądać się, mając nadzieję, że na znalezienie czegoś ciekawego. Po paru minutach szukania zauważasz kilka śladów na ziemi. Ok, zbadaj ślady. Nie weszło niestety. Możesz dokładnie je zbadać, ale niestety nie wiesz, skąd się tu wzięły. No dobra, wejdziemy sobie Kari mimo wszystko. Zobaczymy, jak Kari da radę. Stawiasz kilka kroków w środku jaskini i rozglądasz się. Jest strasznie ciemno, prawie nic nie widzisz. Byłoby bezpieczniej mieć przy sobie źródło światła. Kto wie, co może przytrafić się w ciemności. Zrób pochodnie. Pochodnie z huby. Nie mamy huby. Dobra, idź w kierunku ciemności. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będzie efekt zaskoczenia. Nie masz czym oświetlić drogi, ale nadal postanawiasz wejść do środka jaskini. Idziesz do przodu, trzymając się blisko ścian, ponieważ nie chcesz spacerować w środku tunelu, gdzie nie masz żadnego punktu orientacyjnego. To byłby najlepszy sposób na zgubienie się. Światło słabnie coraz bardziej. Wkrótce jesteś w zupełnych ciemnościach. Teraz to miejsce jest ciche. Czujesz na sobie ciężar kamieni. Musisz być całkiem daleko od wejścia do tunelu. Idź dalej. Okej. Okay. Trochę dalej widać słabe światło. Pochodzi ono od grzybów i małych kamieni, będących tu i tam w tunelu. Nie widzisz dokładnie, ale to nadal sporo źródło światła. Postanawiasz wziąć kilka, mogą ci się przydać. Następnie idziesz dalej w kierunku ciemności. Ok, dziwne grzyby dostajemy. I ognisty kryształ, super. Po kilku minutach spacerowania stajesz w bezruchu. Słyszysz głos. Nie ma tutaj tylko ciebie w ciemności. Ktoś gdzieś chodzi. Siedzisz cicho i wyostrzasz wszystkie swoje zmysły. Ponownie słyszysz głos, ale tym razem znacznie głośniej niż poprzednio. To spacerujący człowiek. Ledwo rozumiesz niektóre części zdań, które przerażają cię na śmierć. Nie mają żadnego sensu. Następnie wybucha szalonym śmiechem, który odbija się echem wewnątrz ciebie. Ta osoba przeprawia cię o ciarki na plecach. Robisz krok do tyłu, a twoja stopa dotyka jakiejś kleistej powierzchni. Bierzesz wcześniej zebrany, błyszczący kamień i badasz, co znajduje się na ziemi. Krew. Dużo krwi. Nieco dalej przed tobą znajduje się ciemny kształt. Wyciągasz rękę, aby go podpalić. Tłumisz swój krzyk, gdy odkrywasz, że to powieszone i zadźgane ciało. Musisz się stąd wydostać. Teraz. Ucieknij po cichu. Podstępu spróbujmy użyć. Okej, wyszło. Odkładasz kamień, aby nieznajomy nie mógł zauważyć jego blasku i wycofujesz się powoli w ciemności. Tak cicho, jak to tylko możliwe. Nawet próbujesz kontrolować swój oddech. Zachowujesz spokój i skupiasz się na każdym swoim kroku. Głos mężczyzny staje się coraz słabszy. Droga powrotna wydaje się nie mieć końca. Obawiasz się, że nieznajomy cię dogoni. W końcu udaje ci się dotrzeć do wyjścia w jednym kawałku. Już nigdy tam nie wrócisz. Tam są o wiele gorsze zagrożenia niż Bjorn na tej przeklętej wyspie. Eksploracja plus 5. Super. Badaczka jaskini. Co daje badaczka jaskini? Eksploracja plus 10. Dobra, no czyli Kari jest mistrzynią eksploracji. Myślałem, że coś tutaj konkretniejszego znajdziemy, no ale niestety.
Dobra, sprawdźmy sobie w takim razie to miejsce, kilka zwojów. Co to jest? Odkrywasz wiele pergaminów. Wyglądają one na opuszczone. To ciekawe znalezisko. Nie spodziewasz się tego. Zastanawiasz się, kto mógłby je tutaj zostawić i co ważniejsze, dlaczego? Sprawdźmy zwoje. No to myślę, że Moira będzie do tego idealna. Albo ci Se. 85, 66, 68, 81. Dobra, weźmy Moirę mimo wszystko. Dokładnie przyglądasz się pergaminom i zauważasz, że na każdym z nich jest jakieś pismo, jednak nie wiesz, co jest na nich napisane. Tekst został napisany w obcym języku, którego nie potrafisz rozszyfrować. Analiza. Udało się. Analizujesz pergaminy przez kilka godzin, tak długo, że orientujesz się, jak późno już jest. Umierasz też z głodu, przynajmniej udaje ci się zrozumieć ogólne przesłanie tekstu. Okej, te pergaminy są po to, aby przeprowadzić kilka rytuałów w celu zdobycia licznych nagród. Okej. Wykonaj rytuał. Sprawdź swoje. Może teraz Cisę. Okej, Cisę ma trochę więcej mądrości. Analizujesz pergaminy przez kilka godzin. Aha, i teraz umierasz z głodu. Dobra, czyli on też zgłodniał. No i co? I możemy spróbować wykonać rytuał. Pytanie, co będzie potrzebne? Siła i mądrość. Siła i mądrość. Bladeuit to jest chyba najlepsza na to. Albo Cisse. Moira ma 47, 40... Dobra, Cisse ma więcej mądrości. No dobra, niech ci se spróbuje w takim razie rytuał zrobić. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Z tego, co ci się udaje zrozumieć, z tych pergaminów już spróbujesz kilka rytuałów. Rytuał zdrowia. Przeczytaj wszystkie trzy. Czytajmy wszystkie trzy. Dlaczego go wykonywać jeden, gdy można wszystkie naraz? Kiedy przeprowadzisz rytuały, oznacza, że dziwna atmosfera, tak jakby słowa, które recytujesz, tworzyły siłę, która jest poza twoim zasięgiem. Czy było to zbyt chciwe? Chcesz przestać? Ale to tak jakby runy cię zahipnotyzowały. Czujesz, jak uchodzi z ciebie życie. Przestań. Mądrość 100. Udaje ci się złamać zaklęcie. Czujesz się słabo, ale mogło być o wiele gorzej. Podpalasz te cholerne pergaminy. Słabe, okej. Czyli widzę, że chciwość mnie zgubiła. Jakby na to nie patrzeć. Dobra, sprawdźmy sobie może w takim razie jeszcze ten worki. Mniejszą, większą i trochę drzewo możemy ściąć. Albo może worki sobie odpuścimy. Dobra, wróćmy do obozu. Pies obronny czy pies bitewny? W ogóle mamy jakieś cechy jeszcze Kari? Masz jakieś cechy od psa jeszcze? Pies bitewny, masz jeden dzień, to zróbmy ci teraz psa obronnego, jakby na to nie patrzeć. Pies obronny, okej, niech wskoczy. Wow, Erik, ile ty znowu masz depresji? Weź się, panie kolego, napij trochę miodku. Podekscytowany, dobra. Górnictwo, kto tu ma górnictwo jeszcze duże? Tu ma stówę. Angeliko 77, Kari 40 tylko. Dobra, to myślę, że Angeliko też damy. Zmęczenie, zranienie. Minus 10 do zranienia, ale więcej do zmęczenia. Dobra. Ktoś tu, Eustachy widzę, jest też zraniony. Też możemy to na nim użyć. No, napój strzałowy jest mega. Połamane żebra to mu zejdzie, podbite oko. Moira, masz, wylecz się. Złamana noga i uparzenia, dobra. Powierzchowne uparzenia. Okej, okay. Chorób żadnych nie mamy. No dobra. Eirik, weź tutaj pomóc. Właściwie mógłbyś się troszkę zrelaksować z Moirą. I z kimś, kto ma deprechę, czyli na przykład z Knutem. Knut ma charyzmy 0, o ja.
Angelico przy zagrodach. Bladewit wytwarza. Kari. Kari myślę, że pójdzie na eksplorację mimo wszystko. Potrzebujemy jej na eksploracji. No dobra, myślę, że tak sobie to rozegramy. Oni się tutaj nieco zrelaksują w trybie relaksu. Depresja powinna im zejść. Oni tu powinni skończyć budować. Mam nadzieję taką przynajmniej. Pies tutaj popilnuje. Solwiś, czy ty Solwiś potrzebujesz? Dobra, Solwiś sobie zbieraj. Okej, ty opiekuj się dalej zwierzętami mimo wszystko. I pasowałoby wreszcie zacząć hodować pszenicę. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie dalej. No, trochę ta pierwsza część dnia trochę nam długo zeszła. Dobra, wiedza o górnictwie zwiększa wydobywanie naszych zapasów od 0 do 1. To jest nam teraz bardzo potrzebne ze względu na to, że trybut będzie dość wysoki w postaci kamienia. No dobra, i depresja im pospadała, to cieszy. Myślę, że Eirik teraz nie potrzebuje w żaden sposób zdobywać drewna, więc może się skupić na wytwarzaniu i może właściwie skończyć budować wioskę moim zdaniem. Na przykład pułapki, które by się tak czy siak przydały. Pies obronny, dobra. Pies obronny wskakuje wszystkim z tego co widzę. Oj, dużo zmęczenia Solwiś, dużo zmęczenia. A jak tam nasz kolega? Okej, wełnę zbiera z owcy. I leczy je dość mocno, to cieszy. 10 drewna, stachy. No i czy Kari będzie walka? Będzie niestety, dobra. Eirik myślę, bo jest dość mocno pobudzony i chyba Bladewit, tak? Czy Knut? Knut, bo ma wyższą inicjatywę. Dobra, jedziemy z tematem, powinno być ok. Elitarny pijaczyna i elitarny ucznik. Dobra, spróbujmy na wejście pozbyć się elitarnego ucznika, nie wiem jak to wyjdzie. Ok, weszło osłabienie. I czy wykończy go jednym strzałem? 53% szans na krytyk. Tak! Kari, mistrzostwo świata zrobiłaś. Dobra, krzyknij sobie Eiriku i dwa razy zaatakujesz elitarną tarczowniczkę, zobaczymy jak to się skończy. Krytyk za dwa, elegancko. I już weszedł mu 0201. Dobra, no to 020 niestety. I już weszła mu wyższa inicjatywa, więc super. No niestety teraz ona idzie do przodu, z drogi atakuje Eirika. Za 5? W pierwszym strzale? Dobra, Knut w nią wchodzi za 2. Przesuwają do tyłu i teraz w pijaczynę? Nie, nie wejdzie w pijaczynę za 2 i za 1. No dobra, teraz pijaczyna wychodzi do przodu. Jop, smaczugi, ale pudło na szczęście. No dobra, kto zaczyna w ogóle? Eirik zaczyna. Zróbmy teraz taki motyw. Krzyknijmy na krytyk, żeby wszystkim go podbić. I zróbmy berserkera 0,6. Krytyk za 0, serio? Dobra, osłabienie, ale skupmy się. W następnej turze będzie trochę więcej. Kari w tym momencie spróbuje go osłabić. Nie wiem, czy wejdzie, bo on ma... A weszło. I co? 45% szans na krytyk. Krytyk za 10. Elegancko. No i tarczowniczka. Tarczowniczka ruch do przodu i pewnie go będzie bronić tarczą. Tak? Tak. Okej. Okay. Chroniony. 66% szans przechodzi na nią. Więc mamy Knuta. Knut w takim razie sobie dziabnie wszystkich. 0,4. I dostała za 6 w takim razie. Super. Pijaczyna się wycofuje. Potrójnie perforowane piwo, cokolwiek to daje. Odporność, wzmocnienie. Odporność na obrażenia plus 2, nie podoba mi się to. 0,5, nie ma krytyka. Dobra, krzyknijmy w takim razie jeszcze raz. I spróbujmy w takim razie krytyk. 0,5, 36% szans. Za 1 niestety tylko. Piwo robi robotę. No i co? I spróbujemy zaszarżować za 0, ale inicjatywa znowu jest po stronie Eirika.
Kari. Kari w tym momencie 0,3, to jej nic nie da, 0,2, a jakby ją spróbowała złamać? Odporność niestety, no dobra, trudno. 0,2, 0,3. Dobra, myślę, że tutaj jest większa szansa na trafienie. Krytyk 2,6 i zlikwidowała elegancko i zlikwidowała ją po prostu bez najmniejszego problemu. 1,3. Berserker 0,7, nie ma co ryzykować. 1,3, dziękuję, do widzenia, krytyk. No i właściwie nie oberwał, więc pojedynek jak najbardziej zakończony w 100% z sukcesem. 5 lin, trochę kiepskiego żarcia, 1 strzała, 2 piwa. No dobra, czyli będziemy mogli ewentualnie zbić depresję. No i co? I wracamy do tematu, czyli Knut. Wydobywanie żelaza, kamienia i wszystkich innych tych rzeczy, ale skup się może jednak na kamieniu na razie. Angelico, mógłbyś w sumie pomóc Knutowi. 3-6 kamienia? Nawet jak mu pomagasz? 2-6, dobra, 3-6. 6 to jest całkiem nieźle. Moira, gdzie jest Moira? Moira w sumie możesz poczuć chęć pomocy zwierzętom. Bo widzę, że to jest dla ciebie dość przydatne. Tutaj na razie jeszcze nic nie zbierzemy, ponieważ następuje dopiero wzrost. Kari będzie dalej eksplorować, a Eustachy myślę, że dalej będzie zbierał po prostu drewno. Słabo, bo słabo, ale będzie. A Eirik będzie tutaj nieco pomoże wytwarzać w warsztacie. Tylko co tym razem wybudujemy? Teraz kamienia nie możemy znowu zużywać, więc znowu słabo. Ale może nie tak zrobimy. Eirika damy tutaj. Cisego damy tutaj do pomocy. Wybierzemy plan wytwarzania i spróbujemy wytworzyć dwie pułapki. Dwie trochę mało. Trzy byłoby super. Dobra, ale niech wytworzy... Niech wytworzy dwa razy po dwie pułapki, myślę, i to będzie całkiem spoko. Dobra, tego nie możemy. Tego nie możemy. Pięć rzeczy suszyć na raz. Drewno i lina, to możemy jak najbardziej. Możliwe suszenie 10 owoców, to też, ale chyba bym wolał mimo wszystko to, żeby były mniejsze zranienia podczas wypadu na obozach myśliwskich, albo... Tak, myślę, że to sobie wykonamy w pierwszej kolejności. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż w sumie Cisse to mógłby pomóc tutaj mimo wszystko przy drewnie. Nie jest jakimś tam specem od drewna, wiadomo, ale zawsze to więcej drewna. Głodny nikt nie jest, więc to jest dobra informacja. A Bloodwit zamienimy z Eirikiem. Eirik się zajmie jednak wytwarzaniem nowych miejsc w obozie. Pies. W sumie mógłby poaportować, jakby na to nie patrzeć. W sumie moglibyśmy dorzucić, choćby, nie wiem, jeden owoc, jedno mięcho. Solwiś, mogłaś byś ugotować mimo wszystko. Nie mamy warzyw, ale tu sobie, nie wiem, ugotujemy po 6, powiedzmy. Po 7 nawet może? Dobra, po 8 nawet wygotujemy. Dobra, ogień myślę nie powinien zgasnąć. Moira się zajmie tu, dobra. Dobra, lecimy dalej z tematem, nie ma co czekać. Mamy 27 drewna i kamienia i podejrzewam, że jeszcze niestety, ale go trochę spadnie. No i super, Eirik od kopa zrobił... Ulepszenie ubrań. O nie, i zgniósł sobie palce. Bloodwit, wytwarzanie 87%. Super, 36 drewna, 53 liny. No i na dwie pułapki niestety. Ale też jej się udało je zrobić, więc Kari będzie mogła wrócić w każdym razie i spróbować je rozstawić tam wokół. Tylko że teraz Kari, podejrzewam, nie wyjdzie jej plan, więc może być trochę problem. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Zastanawiam się, czy następnego dnia nie zaprosić kogoś do obozu i mieć znowu maksymalnej ilości ludzi.
Mogło być ciekawe rozwiązanie. Okej, okay, 1%. 1% ognia został. 1%. Okej, okay, tu się moja rania co zmęczyła. A tutaj chłopu... O! Cisa dostał poziom. 13. Zmęczenie wskoczyło. Okej, okay, 4 kamienia chłopaki wykopali. Świetnie. Będzie co... Wow, Angelika ci skoczyło zmęczenie. Będzie w każdym razie możliwość naprawienia obozu. Huby też nie mamy, ale Hubę teraz po niestety załatwieniu Tora możemy całkiem tanio kupić od Lokiego, a soli mamy naprawdę mnóstwo. No dobra, ale naprawmy sobie najpierw obóz jeden, obóz drugi, górniczy. Ktoś tutaj 84, hodowlowiec. Zasoby wody, tawerna, leczniczy namiot, dobra. I co tam znowu, Kari, odkryłaś? Odkryłaś owocowe liście, czyli pułapkę, podejrzewam jakąś. Dobra, przede wszystkim dodajmy sobie tutaj do ognia, bo ogień jest zagrożony. No i dobra, i zakończmy sobie ten dzień w takim razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda na to, że spotkaliśmy kolejną osobę z paców, Bjorna. Tak, ale on jest taki denerwujący, chce przywalić mu w twarz. Ma taką osobliwą osobowość. Nie wiem, jak będziemy w stanie go zmobilizować. Nie możemy się poddać, musimy znaleźć sposób, albo... Może... Tak? Niektórzy ludzie po prostu pojmują brutalną siłę. Może jeżeli pokażemy mu, że jesteśmy silni, to zmieni swoje zdanie. Wydaje się logiczne, przecież podąża za Bjornem. Skoro nie pokazuje dużo motywacji, by działać, to musiał zostać podporządkowany siłą. To wszyscy się zgadzamy? Tak, skopiemy mu tyłek i zrobimy z niego naszego niewolnika. Chociaż ten jeden raz masz dobry pomysł, hehe. Nie mogę się doczekać. Mamo, gdzie położyłaś mój łuk? Ona czasami mnie przeraża. Czasami? Robiłaby za niezłego Bjorna. Dobra, pokonaj Nazila, żeby się przyłączył. Nie jadłeś nic dzisiaj, prawda? Chcesz coś? To bardzo miłe z twojej strony, Eirik. Jestem ci wdzięczny za to, ale nie martw się o mnie. Rozpoczynam tylko strajk głodowy, by zaprotestować przeciwko rządom Bjorna. Strajk głodowy, super. Aha, okej. Okay. Czekaj, co? Nie przejmuj się, Erik, wszystko będzie dobrze. Każda istota ludzka ma serce, w to wierzę. Jestem pewny, że mogę dokonać zmiany za pomocą mojej dyplomatycznej akcji. Nie narażaj się na niebezpieczeństwo, on jest szalony. Nie narażaj się na... Jeśli uważasz, że jest to dobry pomysł, Cisse, obiecaj mi tylko jedno. Przestaniesz, gdy stanie się to niebezpieczne dla twojego zdrowia. Mądra osoba zawsze znajdzie sposób. Moje szczere podziękowania za opiekę nade mną, Eirik. Okej, okay, plus 20, widzę, chłopaki się dogadują. Aha, czyli rozumiem, pewnie nie będę mógł go teraz karmić. Chyba, nie wiem. Dobra, odwodnienie całkiem nieduże, więc to cieszy. Przejdźmy sobie dalej od razu. No i dobra, i jedzonko w takim razie, głód. Nie ma tragedii. A, depresja mu zeszła, okej, okay, czyli tak jak myślałem, jedzenie mu nic nie daje. Dobra, tutaj nakarmy i 19, kto tutaj, no tu masz 19. Czyli jednak karmić mogę, ale tak nie do końca to wychodzi tak jak powinno. 0, okej. Okay. Tutaj do zera też zbijemy, tutaj tak samo do zera zbijemy, tu też powinno do zera zejść, tu tak samo. Może wodzka jeszcze. Czyli ucisnienie zbijemy tylko do zera, no dobra, to myślę, że tak to damy. Przejdźmy sobie dalej, zobaczymy, jak to wyjdzie, statusy. Pies bitewny się skończył, teraz psa bitewnego trzeba włączyć w pierwszej kolejności. Jak Kari będzie eksplorować... Wow, dużo się popsuło. O, jedna ryba, ale się popsuła nie bardzo. No dobra. Wygląda to całkiem nieźle. Nie musi teraz nikt gotować. Mamy słoneczny dzień, Walur.
A, dobra, musisz sobie poleżeć, a w drugiej części dnia musisz dopiero coś pokombinować. Dobra, to spróbujmy sobie ususzyć mimo wszystko. No i co, lecimy od początku. Eirik, wytwórz no tutaj coś ciekawego. Tylko coś takiego, co nie wymaga kamienia najlepiej. O, na przykład to. Jedno suszone miejsce więcej. Bo w obozie wędkarskim niestety 5 potrzebujemy. W kuźni 10 aż, to nie. Tutaj nie potrzebujemy. Co to robi? Negatywne skutki deszczu, burzy podczas nocy. I to byłoby chyba ok. To też mogłoby być ok. Depresji w trybie imprezy to nie do końca. To kamień wymaga, to nie. A to pozwala pić 4 postaciom. Umożliwia dżemkę dla 3 osób. To też jest niezłe. Każda postać odzyskuje 0,5 depresji każdej nocy. To nie. To kamień wymaga. To wszystko kamień wymaga. To nie. Srą sobie odpuścimy. Eksploracja. Zmęczenie podczas eksploracji. Aktywuje możliwość 3 osób eksploracji. I myślę, że to sobie teraz rozwiniemy. Mimo wszystko. Żeby jeszcze szybciej eksplorować. Bladewid myślę, że znowu sobie zbuduje 2 pułapki. Nawet na przyszłość. Żeby Kari mogła działać. Dobra, tutaj się wszystko suszy. Jak wygląda sytuacja tutaj ogrodu? Okej, okay, jeszcze nie zbieramy. Konopie, ale pszenicę moglibyśmy tutaj zahodować znowu. Dobra, ty sobie tutaj zbieraj. Angeliko, ty jesteś w miarę wyspany. Kari na eksploracji. Cise ma poziom. Cise! Co ty masz w ogóle za poziomy? Pies obronny dostałeś, tak? Co ci daje? Unik i odporność na efekt. Super. Mądrość duchów. Mys optymista. Okej, okay, widzę, że ty raczej masz też takie bonusowe. Zew skarbu, zew przygody. Skawiczna sprawiedliwość. Początkujący drwal. Odporność na ciosy krytyczne. Nie chcę nic stąd. Wirujące żądło to na pewno nie. To nie, utalentowany zew mózgu. Dobra, myślę, że. A co mu zabiera mądrość? PD z wytwarzania mu damy. Strajk głodowy. Ile to trwa? Siła i kondycja. Ciekawe, czy da się wyleczyć se. Mogę ci to wyleczyć po prostu jakoś. A jakbym zrobił bandaże? Bo bandaże chyba mogę zrobić. Ze 3 przygotujemy. Wróćmy do Cisego. I co? A nie mogę mu tego wyleczyć. To najlepiej hoduje zwierzęta. Rada Angelico i ktoś jeszcze. Solwiś całkiem nieźle. Cise też widzę nieźle hoduje zwierzaki. Cise nawet hoduje lepiej niż Moira. Ale dobra, idźmy na razie w brata Angelico. Niech on będzie naszym głównym hodowcą. Gorzej jak nie przeżyje. Nie wiem jeszcze kogo damy do rybołówstwa niestety, no ale na tym się będę zastanawiał nieco później. Kto nie ma roboty? Solwiś nie ma roboty. No to może Solwiś w takim razie niech się zajmie rzeczywiście zwierzętami. A Moira... 78, 78 tak samo. No dobra, Moira niech idzie w takim razie zbierać, bo nie widzę dla niej na razie innych opcji. Dobra, dorzućmy sobie trochę do ognia. Kari, na eksplorację. Pytanie, czy teraz Kari może coś z tą jaskinią pokombinować jeszcze raz? Teraz jak ma... A mało inteligencji mimo wszystko. Myśl plan, niech ci wejdzie znowu. Jest, weszło. Dobra, teraz mamy pułapki. Ile tych pułapek? 3! Mamy 2 tylko, ale dałem ciała. I jeszcze podejrzewam, że coś się złapało na tym i nie będę mógł... Oczywiście. Teraz podejrzewam, że mi nie wejdzie. A nie tutaj. Nie do drzewa. Tutaj do jaskini. Interesuje mnie, strasznie mnie interesuje, co jest z tej jaskini. Dobra, ale teraz mam odpowiednią ilość pułapek. Teraz, żeby wszedł jeszcze raz ten rzut. Teraz pewnie nie wejdzie, bo jest tylko 40% szans, tak myślałem.
Próbujesz myśleć o planie, który odwróci ich uwagę, ale to dla ciebie zatrudnienie nic nie wypaliło. Strażnik, którego próbujesz zwabić, uderza cię mieczem i krzyczy, uciekasz z masą ran na ciele. Okej, okay, czyli rany, okej. Okay. Weźmy jeszcze raz, spróbujmy. Może się teraz uda, jak mamy pułapki. Wymyśl plan. Nie, znowu oberwiemy. Ale jeszcze nie ma tragedii. Spróbujmy jeszcze raz wymyślić plan. Dajesz, Kari. Uda ci się. Na pewno ci się uda. 40% jeszcze mamy. Weszło. Dobra, przygotowujesz plan. Umieśćmy teraz pułapki. Okej, okay, umieszczasz pułapki. Teraz musisz zwabić strażnika patrolowanego do swojej pułapki. No i co? Zwab strażnika podstępem. 82%. Weszło. Zwabiasz strażnika w swojej pułapki. Teraz musisz działać szybko. Powal go, zanim się uwolni. Zwinność. Znokautuj go. To dla Kari jest kaszka z dneczkiem. Jak to się mówi, biegniesz do niego i nokautujesz jednym uderzeniem w głowę. Spodziewasz się, że dwóch innych strażników właśnie go szuka. Szybko musisz się ukryć. Ukryj się. Podstęp znowu. Okej, okay, weszło. Z powodzeniem ukrywasz się za krzakiem i czekasz, aż się zbliżą. Kiedy już wystarczająco blisko, skaczesz i powalasz kolejnego strażnika straszliwym ciosem w kark. Został tylko jeden strażnik, musisz stoczyć z nim pojedynek. No i walcz, siła 49, nie wiem czy mu wejdzie. Weszło! Zaskoczony strażnik z łatwością zostaje przez ciebie pokonany. Twój plan jest kompletny. Udało ci się wyeliminować trzech strażników. Teraz wejście do jaskini powinno być mniej strzeżone. Taktyczny wojownik. Kari, co ci daje taktyczny wojownik? Jeden punkt akcji, mega, będzie mogła się jeszcze poruszać. No i co? Zaatakujemy chyba strażników już teraz. Ukryty warunek spełniony. Kari, myślę, pójdzie. Kari, myślę, no, jako taktyczny wojownik. Teraz na pewno możesz walczyć i wygrać ze strażnikami. Szarżujesz. Eirik, i teraz pytanie znowu: Knut czy Bladowit? Knut, myślę. Pijaczyna, nożownik, łucznik. Co tu się będzie zaraz działo? Co tu się będzie działo? Łucznie, no pijaczynę myślę. W pierwszej kolejności weźmiemy, spróbujemy osłabić. I co? I wyeliminować. 3 do 6, tak? Krytyk 10, dziękuję, do widzenia. Pijaczyny nie ma. I skończmy turę. Będziemy mieli 8 akcji. Nożownik, okaleczenie na Erika. Krytyk nawet mu wszedł, nieźle. No dobra, ale Erik będzie pierwszy z tego co widzę, więc Erik może zrobić krzyk. I dwa razy zrobi szarżę, zobaczymy jak to wyjdzie. Krytyk za 2. Okej, wzmocnienie i jeszcze raz. Krytyk za 1. No i dobra, i dzięki temu Erik ma najwyższą inicjatywę teraz. Knut, myślę, powtórzy całą zabawę i go wyeliminuje od razu. I żeby nie czekać jeszcze dziabnie tego za 4. Kurczę, na tym poziomie to się ich po prostu kończy, miażdży się, że aż miło. 1-7, za 2 niestety tym razem. Osłabienie, ale teraz myślę, że już Eirik kończy zabawę. 3. Nawet mi nie dotknęli. Nie no, no coś mnie tam dotknęli, ale nie przebili się do 10 punktów, więc... Więc poszło pięknie. No dobra, wejdźmy do jaskini w takim razie. Tylko kto? Kto? Odwaga? Bladewit myślę puszczę. Teraz, gdy wszyscy strażnicy zostali usunięci, możesz bezpiecznie wejść do jaskini. Robisz kilka kroków wąskim korytarzem i wchodzisz do dużej, naturalnej jaskini oświetlonej przez kilka pochodni. Z trudem łapiesz oddech. Pełny rząd czaszek ustawiony jest naprzeciwko przeciwległej ściany. Potworna kolekcja. Tysiące czaszek musi należeć do Bjorna. Drżysz. Przeszukaj pokój. Sprawdź kolekcję. Dobra, przeszukajmy pokój w takim razie. Natykasz się na małą torbę w ciemnym kącie pokoju. Udaje ci się zauważyć ją tylko dzięki swojej ostrożności. Znajdujesz trochę łupów. Masz ciemgiela, miód pitny, suszony posiłek,
Nie chcesz zostać tu zbyt długo, szybko przeszukujesz pokój i zbierasz niektóre materiały. Lina, elegancko, drewno, kamień, dajcie kamień. Tkanina... Nie, niestety. No dobra, ale spróbujmy sprawdzić kolekcję mimo wszystko. Weszło, super. Idziesz w kierunku ponurych postaci, pozostałości wrogów Bjorna. Zrobisz wszystko, aby powstrzymać tę makabryczną kolekcję. Zdeterminowany, okej. Okay. Kiedy spoglądasz się bliżej czaszką, zauważasz blady blask na końcu rzędu. Jedna szczególna czaszka przyciąga twoją uwagę. Na niej wisi naszyjnik runiczny. Taki sam jak Grima. Weźmy go. Na bogów. Z trudem łapiesz powietrze. Jest dokładnie taki sam jak ten, który dał ci Grim. Oznaczałoby to, że Bjorn nie wziął jego córki na zakładnika. Zabił ją. Czujesz się źle z myślą o Grimie. Okej, depresja niestety. Postanawiasz wziąć czaszkę i naszyjnik, by sprowadzić je z powrotem do Grima. Będziesz chciał mieć dowód na zdradę Bjorna. Okej. Decydujesz się opuścić jaskinię? Okej, czyli jeszcze coś tam możemy zrobić z tego, co widzę. Chodźmy w ogóle teraz do Grima. Przekonajmy Grima w takim razie. Rozmawiaj, niech Bladewit porozmawia. Zbliżasz się do obozu Grima z ciężkim sercem. Twoje nogi ciągną się ze zniecierpliwienia. Patrzę na ciebie spojrzeniem pełnym nadziei, a potem dajesz mu kości jego córki wraz z jej naszyjnikiem. Twarz Grima staje się czerwona. Jego drżące ręce upuszczają kości, a on wpada w najdzikszą i zarazem cichą wściekłość, jaką kiedykolwiek było ci ten zobaczyć. Bierze łuk i zaczyna strzelać we wszystko, nawet w ciebie. Unik, oj, chyba ci nie wyjdzie. Dostajesz strzałą w nogę. Złamana noga, super. Całkiem sporo ptaków i królików umiera z dokładnych strzałów łowcy. Wow. Po chwili Grim pada na kolana i płacze bezgłośnie. Odważasz się podejść do niego i kładziesz rękę na jego ramieniu. Szepcze: dziękuję. Powiedział coś wreszcie. Przykro mi, Grim. Jesteś teraz wolny od więzi z Bjornem. Pomożesz nam powstrzymać jego tyranię? Kiwa głową i potrząsa twoją dłonią. Następnie daje ci wszystkie ptaki, które zastrzeli podczas swojego napadu wściekłości oraz pozostałe strzały. Ło, ile mięcha. Ile strzał. Rozumiesz, że potrzebuje on pobyć chwilę w samotności, aby pochować kości swojej córki. Odchodzić ze świadomością, że dziś zyskujesz nowego sojusznika. No i super! I mamy teraz już Grima i Gwendolyn. Więc elegancko, naprawdę elegancko. Tak, Gwendolyn, czyli zostaje jeszcze w takim razie mały wkurzony koleś i chudy próżny wojownik. No i Elow na samym końcu powinien się do nas przyłączyć. Dobra, wróćmy do obozu w takim razie. No, dużo się działo, jakby na to nie patrzeć. No ale dobra, przejdźmy sobie dalej, zobaczymy, co z tego wyniknie teraz. 20 lin zużyty, 20 tkanin, dość sporo. Ale obóz eksploracyjny 3 będzie, 3 osoby będą mogły eksplorować, więc to jeszcze powinno przyspieszyć eksplorację. No i zrobiliśmy kolejne 2 pułapki, mamy 5. Okej, pies się zregenerował, więc będzie można teraz chodzić na eksplorację większą ekipą. Zastanawiam się w sumie kto, bo jak 3 osoby wyślę na eksplorację, nawet jeżeli będziemy szybciej eksplorować, to i tak wszyscy, no to tak średnio będą trochę walczyć. No tak myślę, nie wiem, zobaczymy. Owiec mamy trochę sporo, nawet jakby na to nie patrzeć, ale to dzięki temu sera będziemy więcej wytwarzać. Leśnictwo nam wzrasta, zmęczenie widzę też.
Kondycja u Eustachego rośnie. Eustachy cały czas jest dla mnie dalej podejrzany. Ja nie wiem, czy on się po prostu nie zajął Shana i jej nie wykończył. Nie wiem, czy w ogóle takie rozwiązanie jest możliwe, ale być może, że tak, więc... No więc słabo by było, jakby okazało się, że jeden z ludzi w drużynie wykończył Shana. Okej, okay, no i czy Kari będzie miała kolejną walkę, czy też nie? Zaraz zobaczymy. Odkryto kolejny rejon. Zmęczenie, plus 3. Dobra, nie ma walki. Super. Bladeły, co ty dalej tutaj wytwarzasz? Myślę, że możesz dalej wytwarzać materiały. Fajnie byłoby, jakby ci ktoś pomógł mimo wszystko w tym temacie. Pies teraz może wreszcie odpalić psa bitewnego. Jak mamy w ogóle sytuację z jedzeniem? Strasznie dużo jedzenia. Dobra, myślę, że na razie mięcho sobie odpuszczę do gotowania, ponieważ Solwicz tutaj widzę, że cały czas coś robi, więc to jest akurat ok. Więc mamy nową owcę. Młody Konrad rodzi się w nocy. Super, tylko że... Mamy coraz więcej owiec i jest coraz cięższe utrzymanie. Okej, tutaj nie ma co robić, więc możesz zbierać na razie te rzeczy. Trochę owoców możemy oczywiście przerobić na wodę pitną. Zawsze to plus. Okej. No i co? Tutaj drewno i Kari na eksplorację, myślę. Tutaj nie będziemy robić jakichś żadnych sprytnych bądź mniej sprytnych rzeczy. Tutaj mamy zapomnianą torebkę. Dobra, myślę, nie przedłużając, lećmy dalej z tematem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, obóz eksploracyjny teraz aktywuje możliwość działania 3 osób. I myślę, że następnego dnia sobie po prostu zaprosimy kolejną osobę do obozu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, mamy kolejne 15 tkanin. Przyspieszmy sobie tutaj atak. Okej, zmęczenie u Moiry. Tutaj hodowla zwierząt. Wzrosła trochę drewna. Pytanie, ile kamienia? Okej, kamienia mamy idealnie na trybut. Wow. Angelico widzę, że trochę odpłynął w takim wypadku. Będzie jeszcze pojedynek? Nie, na szczęście nie. Dobra, trzeba to naprawić przede wszystkim na maksa. Obóz górniczy też by się przydało naprawić. Dobra, reszta na razie widzę jest w miarę okej. Okay. Co my tu mamy? Dzik. Potrzebujemy na razie dzikiego dzika. Ale pasowałoby, żeby Angelico, jakby na to nie patrzeć, przyjął coś, co mu zmniejszy zmęczenie. O, na przykład to. I super. Dobra, zakończmy sobie dzień w takim razie. Cisse, martwię się, może już przestaniesz ze swoim strajkiem. Nie mogę, Bladowit, dopóki moje przesłanie o pokoju i miłości nie dotknie serca naszych wrogów. Martwię się o jego zdrowie. Martwię się, że będzie kiepski. Martwię się o jego zdrowie. Ale twoje ciało już wykazuje znaki słabości. Czy to naprawdę jest tego warte? Jak mawiają, pokój jest kosztowny, ale warty tej ceny. To jest mój sposób na walkę. Dziękuję za opiekę, Bladowit. Karmię się twoją dobrocią. Okej, plus 10. Kari. Kamień w moim łóżku? Co? Mały kamień ukrywał zwój z ostrzeżeniem napisanym słowami. Spotkajmy się pod wielkim drzewem. Zaczekam na ciebie. A. Kim jest? A co to jest teraz? Kari bardzo dobrze znała drzewo, o którym wiadomość wspomniała. Podeszła do niego na swojej straży. Angelico, co? Proszę, posłuchaj mnie, panienko Kari, ja muszę ci coś powiedzieć. Nie chcę umrzeć, zanim ci tego nie powiem. Więc chciałem tylko, żebyś wiedziała, że ja kocham cię. Znalazłem swój cel w życiu, jak objawienie. Chcę sprawić, żebyś się uśmiechała. Nawet jeżeli życie jest trudne, kiedy widzę uśmiech na twojej twarzy, zapominam o wszystkim.
Czuję ciepło w środku. Czuję, że uśmiech karmi mnie i leczy wszystkie moje bóle. To może być wola Boga przemawiająca, przejawiająca się przez ciebie. A kiedy nie ma cię w pobliżu, czuję się, jakbym był martwy. Nic już nie ma dla mnie znaczenia. Nie mogę przestać myśleć o tym, gdzie jesteś, co robisz, jak zareagowałabyś na to czy na tamto. To powiedziałem to we snie. Czuję się lżejszy. Okej, no i depresja mu spada. Wyznanie miłości. Co na to Kari? On jest nudny. Jest uroczy. Nic nie powiesz? Idiota. Podekscytowanie, okej. A potem Kari pobiegła do schronu, nie oglądając się za siebie, pozostawiając osłupionego Angelico w miejscu. No dobra, no wyszło jak wyszło, standardowo. O, ci semu rośnie głód. Ale widzę, że nie jakoś specjalnie. Dobra, dajmy wszystkim wodę w pierwszej kolejności standardowo. Jedzonko. Okej. Kto ma tutaj najwięcej głodu? Cisa, ale Cisa nie przyjmie. Angelico widzę ma jeszcze więcej. Potem ma. Erik. Kari. Eustach. Vladewit. A po jeden. To możemy teraz dawać zwykłe jedzonko. Okej, Vladewit dostanie jeszcze jedno 0000000 i jeszcze ty dostaniesz jedno, dobra. No dobra, przejdźmy sobie dalej w takim razie. Okej. No niestety, dwa miecha się popsuły, cztery owocki, no, ale trudno, tak to czasem bywa. Dobra, no następny dzień niestety będzie deszczowy, a ja z mojej strony bardzo serdecznie podziękuję za kolejny odcinek, zapraszam na następny, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!